Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu to wszystko, co on sam czyni. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę? Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Czym byłoby życie bez daru kochania? Jak wyglądałaby Twoja radość? Te błogosławieństwa Jezusa pomagają mi w trudnych chwilach, ponieważ przypominają mi o tym, że Bóg kocha mnie i nic nie dzieje się bez przyczyny. Moje obecne gorsze chwile pomogą mi w osiągnięciu szczęścia po śmierci, a to jest chyba najważniejsze. Dar wymaga odpowiedzi, przyjęcia. Jeśli chcemy poważnie potraktować dar i uszanować darczyńcę, musimy na niego odpowiednio zareagować. To, co dostajemy od Pana Boga, jest nam dane w jakimś dobrym celu. Tak mam zacząć? Piątek, tak? Od tego? Ależ mam tremę. Dziękuję, nie ma problemu. Usiądę z mężem i na pewno coś wymyślimy. I tak też to można zrozumieć. To ja byłam? Jak pan wróci, to będę nagrana. No, czuję się zaszczycona, no nie wiem co powiedzieć. No, spróbuję ze wszystkich sił. No. Proszę bardzo, panie Jarku, dam radę. To nie było łatwe, ale coś wymyśliłam. Uduszę pana, panie Jarku. To było niesamowite. Że to bardzo dobry pomysł. Jeśli idziesz do Niego, mówisz: Panie, znowu upadłem. Bóg wstaje do Ciebie, podnosi Cię, przytula, bo wybacza, bo On Cię bardzo kocha. To On nam dał miłość, powołał do miłości Ciebie, mówiąc: kochaj.